Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Priest Simulator. Proszę Państwa, skończyliśmy na tym, że mamy porozmawiać z bombą przed kościołem. No to zróbmy tak, porozmawiajmy. Czemu by nie? Zobaczymy, co w dzisiejszym odcinku przyjdzie nam tutaj robić. I hop! No dobra. Jest i on. Chcesz zarobić? Zarabiam mimowolnie! Wow, jak ty to robisz? Znam potrzeby klienta i zawyżam ceny! Ta, ciekawe czy zgadniesz czego potrzebuję. Bierz te organy i nie zawracaj mi gitary! Popatrz! O skurwysyn. Dobry. Zestaw do renowacji organów, okej. Okay. No musimy kupić, kurde felek. A to co to jest? Aha, to mogę sobie wybrać, tak? Oj, oj. Dobra, jak to kupić? Uziwa. Czekaj, jak to się kupuje? Ja pierdzielę. Że jak? F? A, dobra. Fy jak, Franiuś. No dobrze, i teraz tak, mamy dokonać renowacji organów w kościele. Także dokonajmy. Będzie Alleluja! Alleluja! A gdzie te organy mam? Kuźwa, gdzie mam te organy machnąć? Jeszcze wyżej się wchodzi? Uważnie? Czekajcie. Tu się wyżej już nie da. Gdzie oni te organy chcą zamontować? Ja żeście klepie, no. Organy zwykle tam stoją. Chyba, może te organy są dopiero, nie wiem, na jakimś strychu. Je trzeba wyremontować. A, bo to tutaj, okej. No. Oho, jak jebutnie to. Nie jebutło. Zabierz różaniec świętego Krzysztofa z organów. No dobrze. Kurde, normalnie powiem wam. Aż sam jestem ciekawy, jak to teraz wygląda. Wow. A ktoś tam jest? Organista tam jest? Ale ładne organy. No święta lipka to nie jest. Ty patrz. Jaki kuźwa kozak. No dobrze. Poświęcenie o Chopinie. No dobrze, ja chcę zagrać. Nie zagram? No panieś ty mój. No dobrze. Nie chcą. Nie chcą, żebyśmy tutaj grali. Nie lubieją nas. Dobrze. Przywołajmy w takim razie święty samochód proboszcza. Zdolności księdza. Przywołanie samochodu. Akcja ta pozwala na przywołanie samochodu, jeśli znajdujemy się w pobliżu aktywnego punktu zrzutu. Pozwala też zresetować położenie twojego samochodu, gdy użyjesz jej, stojąc niedaleko niego. Amen. No dobra. No to proszę bardzo. Kuźwa, akurat malucha. Co tu się odjebało? Ja już, kurwa, nie wiem. Jestem wampir, ksiądz czy Harry Potter? Włoski model prosto z salonu! Ile za to chcesz? Weź sprawdź, czy cię nie ma w autobusie. Mamy teraz... Nie no, poważnie mam tym jechać? O ty, synu. No bez jajec, kuźwa. Okej. Dobrze, sprzęgło jedynka i włączamy się do ruchu. Ale panowie twórcy, to nie brzmi jak mały Fiat 126P, kuźwa. Właściwie jak Fiat 126P. No. I co, i chcecie mi powiedzieć, że już szarpnąłem gumę? Czyli tak mi z rury strzela. Chyba z rury. Dobra, jedziemy niebieskim, kuźwa. Maluchem. O, ty panie!
Dobra, kaszlak daje radę jakoś, ale powiem szczerze, łatwo nie jest. Przełączmy kamerę, zobaczmy jak to wygląda. O kurna, ale rzeczywiście strzela z rury. Zobaczcie, maluchy mnie nie tykają. A ten... O, jak się wozi ten nasz kuźwa, normalnie koszulka na ramionczka. Gdzie on sutannę podział. Jedź na pole namiotowe, ale dlaczego ja kuźwa? No, dobra, wyjdź z pojazdu. Oni mnie chyba na minę tutaj wpierdzielają. No dobra, jadajmy tu. I hop, i jestem. Dotarłem. Ale to naprawdę miałem kaszlakiem tu przyjechać? Więcej pić, mniej ściać. Potwierdzam, tak, dokładnie tak jak mówisz. Więcej pić, mniej ściać. Przecież tu jestem. Hello? Nie, no to chyba kaszlakiem muszę jednak tutaj... przytarabanić się, bo... Dobrze. Proszę Państwa, sprawdźmy w takim razie właściwości offroadowe oto tego Fiata 126P. Jak i jego zdolności do utrzymywania się w całości. Nawet mi się zrymowało. O, jeszcze mam zaparkować. Drugi egzorcyzm w życiu. Pierwszy podobno się udał, ale czasami powątpiewam. O ty synu. Odprawiamy egzorcyzm czy szopkę wielkanocną. Przyszedł pan cięty języczek? Co pan taki spięty? Może pomasować? Torpedo, niech ona przestanie się tak zachowywać. Nie mogę się skupić. W końcu jej się znudzisz, a wtedy zatęsknisz. Dobrze, że przywiozłeś ciała. Jeszcze zrobisz parę rundek i możemy zaczynać. Bez jaj. Potrzebujemy mikrofalówkę, pralkę i świeczki. Do czego? Planuję nasz wspólny dom. Żartuję, głuptasie. Popatrz na ten schemat. Potrzebujemy trochę sprzętu RTV AGD, żeby wypędzić demona. Mortimera trzeba wprowadzić w nanoprzestrzenne wirowanie i poddać świdrującemu promieniowaniu. Chyba jestem w ukrytej kamerze. Powiedzcie, że ktoś nas chociaż ogląda. Tak, nagle moi widzowie. Ufać moim schematom? Zwróciłeś kiedyś uwagę, jak ładnie pachną? To ta sama woń, która wydobywa się z moich ust. O to wolę nie wąchać. Faktycznie. Znam ten zapach. Kiedyś chciałem kupić takie perfumy w Amelii. Swoją drogą, wiecie gdzie ona jest? No dobrze, no to teraz tak. Rozłóż wkłady do zniczu, możesz je znaleźć na cmentarzu. Okej. Znajdź i przynieś pierwszą pralkę. Znajdź i przynieś mikrofalówkę. Znajdź i przynieś drugą pralkę. Kuźwa, co to je? Wiecie co? A to jest co? Zlew. Akurat zlew nam kuźwa niepotrzebny. Ale mikrofalówka jest potrzebna. Nie macie tutaj mikrofalówki jakiej? Nie, to by było za proste trochę. Znajdź i przynieś, znajdź i przynieś. Co to kuźwa? Orlok to przynieś, wynieś, pozamiataj. No dobra. W takim wypadku... Trzaskać się z nimi, czy nie warto? Jak myślicie? Mięsny... Aha. Okej, dobra. No widzę, że się w rymowanki bawią. Do tego trzasnę. E, ty, ciulu! Ty ma dole! O kurde! A, dobra, ty się musisz podnosić. A kuku. Zapomniałem, że... Ale co on tutaj, kulami takimi strzela świętymi, czy...? Jesus! To za masakra. Dobra, czekajcie, bo kuźwa teraz... Gdzie jest cmentarz? Czy tu jest jakaś mapa? O, jest mapa, dobra. Zapomniałem, że jest mapa. Ulica Halloween, piekielna, dobra, dobra. Na ulicy Chujów Złotych znajduje się kościół. Okej, okay, można i tak. Dobrze. Y...
Kuźwa, nie wiem, gdzie ten cmentarz. Ja go nie widzę. Ślepy jakiś jestem. Naprawdę. Chyba, że to jest cmentarz. No nie, to jest gościu. A gdzie jest cmentarz? Czy cmentarz nie powinien być oznaczony wyraźnie na mapie? Jako miejsce spotkań towarzyskich? Naprawdę, twórcy, naprawdę. A tutaj work in progress. Może tu daliście cmentarz, co? Ja to nie wiem. Czekajcie. Może ja mam coś tutaj w środku, bo... jest to całkiem prawdopodobne, że w tym śmietniku coś bym mógł znaleźć, tylko... O Jezus Maria, zalepię ta kamera. Sprawdźmy piwniczkę. A to nie jest piwniczka. Piwniczka znajduje się tu. O, i co ja tutaj właściwie mam? Beczunia? A to kuchenka to nie. Kuźwa, zobaczycie, my jeszcze zrobimy z tego kościoła tutaj katedrę, jak się patrzy. Może na górze będę miał. Chociaż wątpię, bo tam nic nie widziałem takiego. Tam w miarę jest porządek. No nie. Czyli jednym słowem trzeba poszukać. Wydaje mi się, że znalazłem pralkę. I teraz ja mam z buta grzasie. 160 metrów. No. O, tutaj też ten śmietnik. O, teraz to się przyda. Czekajcie. O, jest i mikrofalówka. Dobrze, to warto zapamiętać. Oj, przepraszam. Ciekawe, czy to na odległość też ciśnie. Bo to... żeby tylko nie popsuć. Dobra, tutaj rybiata się zebrała. Hop. Naprawdę, kuźwa? Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. To się dokształć, kuźwa. Co za porażka. Jak tak można było zrobić po Belluskowi? To jak ja mam to niby przenosić? Jakby nie mógł normalnie wziąć do ręki. Oj, przepraszam. Upuść przedmiot. A, może to po prostu trzeba upuścić. No, a nie na zasadzie rzucania, bo ja rzuciłem. To teraz... spróbujmy to upuścić, no. Hop. Więcej pić, mniej tak. Okej, dobra, czyli to zaliczyło. No to nic, no, no to pralkę jedną zmarnowałem. Teraz muszę poszukać dwóch pralek, no. I te znicze jeszcze. Kuźwa, skąd ja to wezmę? Strasznie jest cholera upierdliwa. A nie za bardzo chce się oddalać. Czekajcie. A tutaj to my już byli. Jest, Nekwincior. Zaraz mnie tutaj... O, jest i cmentarz, patrzcie. Dobra, to załatwimy szybko znicze. Tutaj jeszcze coś jest. Ja mam tylko nadzieję, że te znicze... Kurde, po jednym muszę brać? Poważnie? O, płytę mogę! O, ty syn! Czekajcie, a może jeżeli ja zmienię tę rękawiczkę... No nie mogę tego podnieść. Dobra, bo to nie ma sensu, słuchajcie, żeby was tak trzymać tutaj przy tym. To ja muszę po jednym zniczu najwyraźniej nosić. Rozłóż wkłady do zniczu. No, jasne. Super. Bardzo fajni jesteście. Zamiast ekwipunek jakiś kuźwa dać. A może jest? Nie, no kliknąłem IE tabulator. Nie ma. Ech, ale tu jest zlew. A nie, to pralka jest potrzebna. Dobra, coś tam proszę państwa nam się udaje. Generalnie to ja zakosiłem kilka zniczy z cmentarza, a to chodziło o wkłady. Więc tu wkłady to od razu mogę tutaj umieścić, bo to sobie w ekwipunku zachowałem i gitara, także tu zaraz zrobimy krąg mocy. Dobra, znalazłem tak, jedną pralkę, jedną mikrofalówkę i jeszcze drugą pralkę trzeba, no, więcej pić, mniej szczać, to już ustaliliśmy, że tak. Natomiast, gdzie ja drugą pralkę znajdę? Bo jedną zakosiłem spod kościoła, ale...
drugiej to tak za bardzo nie widzę. Mikrofalówka, kibel. Nie wiem, może by skoczyć na jakieś euro, RTV, AGD, kuźwa i od nich pożyczyć. Cholera wie. Kupa śmieci leży, ale pralki nigdzie nie widzę. Dobra, gdzieś może tutaj będzie. Aczkolwiek zaraz, bo jest jeszcze jedna miejscowa. Tylko, że tam trzeba będzie jednego gościa ubić. O, ale, aha, ale nie, ale tu złomu nie będzie. To przynajmniej gościu z widłami, a nie ze strzelbą. O, moi ludzie się tym zajmą. Tak jest. Porachuję ci kości. Ty mnie poczę. Dobra partia. Tak, o. Ty synu, to widzę, że pani tutaj z grubej rury daje. Co ona powiedziała? Kochaj mnie taką, jaką jestem? To ciekawa sprawa. Dobra, zobaczmy. Tutaj był zlew, kibel. Nie chcę gdzieś daleko odchodzić, bo później będę z tą pralką grzał przez pół mapy. Tym bardziej, że pralki do ekwipunku nie wsadzę niestety. Jeszcze może tutaj coś będzie, aczkolwiek, aha, tutaj też szataniści są. Kuźwa. Mogłem wziąć sobie kogoś do pomocy. Aczkolwiek, tu może by i się coś znalazło. Zaraz zobaczmy. Gdzieś od tyłu. Lodówka jest, okej, okay, dobra, mikrofalówka, ale to nie potrzebujemy. No tak, ale pralki nie ma. Aha, tej lodówki to nawet nie mogę wziąć. Dobrze, czyli nic nam z tego nie przyszło. Dobra, to czekajcie, ja poszukam pralki i... O, a zaraz, jeszcze tutaj podejdziemy. Bo może tutaj coś będzie. Co to jest? O, masz ci los, ale sobie kuźwa na głowę wziąłem. To szataniści są tutaj? Nie, to jest ten z autosanem H9. Gościu! Nie miałbyś pralki na zbyciu, jakiś ardo? O, ja cię kręcę. A ten to jakiś bossu chyba jest. Ten to ma jakąś inną maskę na sobie. Ty ma tole, o. Nie wiem, chyba ty. Dobrze, ja widzę, że muszę rękawiczkę zmienić. A, rękawiczkę miałeś zmienić, chłopcze. Weź ich tam, krzyżykiem. Gdzie jest twój Bóg? Ale wszyscy uciekają? Ciekawa sprawa. Dobra, tego z tą machą trzeba do końca dojechać. A jak się boją, kuźwa. Dobrze jest. Jak można dostać w papę z kulki i jeszcze chodzić? Ja tego nie rozumiem. O, dobra, jeden leży. Tak, boli ma boleć, dokładnie tak. Okej. Dobra, czyli oni już są w zaświatach. Prawdopodobnie trafili do swojego wyznawcy. Dobrze ci tak. Dobrze, tego się dobrze waliło. To jeszcze jeden nam został. My tutaj coś zdobywamy, jakieś doświadczenie, jakieś... Tylko nie wiem, czy chrześcijańskie, czy bardziej to szatanistyczne, nie? Dobrze ci tak. Aczkolwiek my dążymy do tego, żeby wrócić do piekła. Kuźwa, takie przyziemne problemy jak szukanie pralki. No, naprawdę. Czekajcie, tam są szataniści, ale pralki to nie widzę. Kurde, cały odcinek, cholera, na szukanie sprzętu. Po prostu masakra jakaś. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj mamy kuchenkę i mikrofalówkę, a to? A, to jest zlew. Co taki deficyt pralek jest, kuźwa? Co to, Putin coś znowu ten ingerował w to? Zobaczmy tutaj, co my mamy. O, komputer. Ła, ty synu. Pentium 486. O, ty synu. A, kuźwa, niepotrzebnie się wychyliłem. Trzeba ich...
trzeba by ich gdzieś podpuścić pod tych moich niebieskich. Oj, zaraz to ja tutaj będę miał na głowie pełno takich, jak się nie uspokoję. Nawet ja już nawet nie wiem, gdzie ja uciekam. Ale oni się chyba odagrowali. No, to chyba dobrze. Okej, okay, zejdziemy sobie tą ulicą. Może gdzieś tu będzie jakiś złom leżał? O, jest szansa. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony. A czekajcie. Co to za modlitwa? Kuźwa, ja się zastanawiam, kto w kiblu wiesza krzyże? W Toytoyu właściwie. O! Ja tu nic nie tego, nie przeszkadzaj ta sobie. O, czekajcie, pralka. To jest pralka? Tak, to jest pralka. No i teraz trzeba ich tutaj wykończyć. A, czyli ci tutaj jarają zioło i jeszcze kuźwa przechowują szatanistów. Pięknie. Kulki mi się kończą. Gdzie jest twój Bóg? No, gdzie jest twój Bóg? Ale kurde, zwrot akcji normalnie. Ty, on ma baseballa, kuźwa! O. Gdzie jest twój Bóg? Ja mam pomysł. Będę ich odganiał tym krzyżykiem. I szybko wezmę pralkę i ucieknę. Ono. Dobra, teraz w którą Majkę ja muszę grzać? O, ty synku. Teraz to ja już nie wiem, gdzie ja mam iść. Pralkę mam. Dobra, idę mniej więcej tak, jak przylazłem. Tylko mi znacznik gdzieś umknął i teraz... O kuźwa. Dobrze, pójdziemy tędy jakoś. Może ci się za mną nie rzucą? Nie rzucili się. No dobrze. O, tu mamy kościół. Tak jest. To my gdzieś powinniśmy iść chyba tam. Tak, zakładam. No, tam jakieś żebranie jest, to chodźmy tu. O, jest i torpedo, proszę bardzo. Dobra. Elegancko, dobrze, dobra. I co teraz? Na pewno wiecie, co robicie. Nie zabijecie gościa. Znacie się na pralkach. Więcej pytań, więcej! Spokojnie, mam tu instrukcję. Wirowanie się zgadza. Wiecie, że to wygląda jak żart. Wiemy. Jak to się nie uda, to przynajmniej się pośmiejemy. Ene due rike fake, deo deo kosmateo i maranata! O, w pizdę! Torpedo, co się stało? Jak to, co się stało? Eksplodowałem. Ale dlaczego? Bo dałem z siebie wszystko. Z reguły to za dużo. Używałeś instrukcji pralki zamiast modlitewnika. Ale z adnotacjami. Masz, weź je. Co teraz? Za chwilę spotkasz się z Mortimerem całym i zdrowym. Powie ci, jak odzyskać klątwę i wrócić do piekła. Ale co z tobą? Nie taka była umowa, że oddajesz za niego życie. Dobrych uczynków nie trzeba zapisywać w umowach. Pochowaj mnie godnie. Obiecaj. Bierzesz mnie na litość. Obiecaj. Obiecuję i dziękuję. Słyszysz? Dziękuję. Mruknij dwa razy, jeśli słyszałeś. No to pięknie. Porozmawiaj z Mortimerem. Gdzie ten Mortimer? Musimy się zaopatrzyć, słuchajcie, w kulki. No i co? I czyżby to był koniec torpedo? Czyżby nasz proboszcz kopnął w kalendarz? Muszę się wyposażyć w naboje, bo mi zabrakło. Ciekawy jestem, czy te kulki to są srebrne kulki, czy jakie kulki? O, ta naparza po tym Fiacie, że ten Fiat to tu jeszcze stoi.
Dokładnie tak. To już ustaliliśmy. Dobra, chodźmy. Ja sobie tylko zmienię na krzyżyk w razie W. 85 metrów. A co on, z grobu powstanie? Chyba nie. Ja się tak zastanawiam, czy tych wkładów więcej nie pozbierać. O, jest i Mortimer. Proszę bardzo, jaki piękny. Dlaczego przebierasz się za księdza? Torpedo uczynił cię swoim klerykiem? Jesteśmy wspólnikami. Jestem ekspertem w dziedzinie śmierci i makabry. Horror, terror i mizantropia to mój czarny chleb powszedni. Nadążasz? Gdybym nie chciał być opętany, nie kupowałbym od Torpedo totemu. Przez was straciłem szansę na współżycie z Sukubem. Trochę szacunku. Torpedo oddał życie, żeby cię ratować. Gówno oddał. Jest zbyt dobry w te klocki, żeby... Mówię poważnie. Słuchaj, wyegzorcyzmowaliśmy cię, bo potrzebuję twojej pomocy. Nazywam się Orlok. Wampir Orlok? Piekielny tyran? Trzeba było tak od razu. Nie poznałem cię w tym wdzianku. Pomożesz? Straciłem klątwę. Chuj jestem, a nie wampir. Dobrze. Kiedy próbujesz pozbyć się księdza, przenosi się na inną parafię. Podobnie jest z kątwami. Nie można ich po prostu usunąć. Można je przetransferować. Skoro Orlok stracił wampiryczne właściwości, ktoś inny je zyskał. Torpedo to nie żaden Batman, tylko Janosik. To chuja psa. No, piękna sprawa. No dobrze. No dobrze. Przynajmniej się przyznał do wszystkiego. Poświęcenie, oszopienie. Mamy odebrać telefon, ale to musimy... Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. To już słyszeliśmy. A to chyba trzeba do kościoła wrócić, nie? Tak mi się... O! Czekajcie, coś tutaj dzwoni, kuźwa, z grobu? A, mamy i budkę. No dawaj. Co masz na sobie? Co? O, masz. Ty, Melisa, przestań się tak zachowywać. Jesteśmy dorośli. No właśnie, Orlok, jesteśmy dorośli. Namalowałam ci schemat. Masz ochotę pomajsterkować? Czekam. Nie no, kuźwa, bo za chwilę mnie się zachce. Ja pierdzielę. No dobra, porozmawiaj z Melisą. No, ale to już wykonamy w kolejnym odcinku. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, subki. Oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i idźcie w pokoju Chytrusa. Pa, pa.